Mhm. Coś jedzie. Flamingobus. Might North Beach. Co tam można napisać? Mo North Beach Holiday. O, kurczę, ja się topię w tym głównie, w tym stroju. O. Ale fajny mini jedzie. BM, zapomnij BM-ka. To by było, jakby BM-ka, ha? Ha? A patrz! Nie żart! Co nie? Wow! Ale mam szczęście. Jedzie? Ale mam szczęście. Super. O, będzie drogo. Ja mówię. Ale wyglądam. Słońce znowu wyszło, patrz. Przyjechaliśmy, słońce wyszło. Och, zakragańczenie. Ja mam nadzieję, że mam moje. Może sobie zakragańczenie. Zapomnij, że tu będziesz negocjował. Jak tu są kasy. A tu powinny być gdzieś bociki, ale co to tu jest? Czekaj. Kurczę, bym się chciała wykąpać. Tu pisze Takuela Ticket Office. A tutaj nie jest cena? Chodź, obejrzymy te, co to tutaj jest, nie? Super, ja nic nie mówię. Będziemy próbować uderzać na te flamingi, ale raczej ja kiepsko widzę, Nasze szanse. Z takimi motorówkami. Dobra. Aha, tak to wygląda to. O. A to i tutaj ten pier. Jak tam kupisz, to tutaj chyba cię uwiozą. Ale jestem przywalona. Buenas tardes. Yeah, if you want to share the boat, now, we can. The one group for the way more people to share the boat. Ah, we can ask the group. How many people? How many people? Możemy zapytać się ten i podzielić łódkę na 6. Ile to jest 1800 na 6? 300. Pięknie tu. Na morzyny, wiesz? Po wielu przebojach dotarliśmy tym razem z Piotrkiem do Celestun, ale o, stop w Meksyku, niezbyt. Celestun. Wbijaliśmy na flamingi, ale jakoś tak. Można na flamingi pojechać i odczekać tam swoje i kombinować z kimś łódkę. 1800 są za tą łódkę. Na 6 osób to by było gdzieś po 300, tak żeśmy kombinowali. No i odpuszczamy. To jest takie małe miasteczko. Za mną z tyłu morze. Może będę jeszcze nagrywać. I mam nadzieję, że z powrotem wrócimy Orientem. Bo kurczę, żeśmy się wybrali najpierw kolektywami, tuktukami i na stopa. I tak sobie to funkcjonuje tu w Meksyku. Także ale dojechaliśmy, bo już myśleliśmy, że nie dojedziemy. Jedyny plus, szopy pracze, żeśmy dojrzeli, widzieli. No ładnie, klimatyczne miasteczko, malutkie, ale niestety widziałam tutaj, że dość drogie hotele, dlatego nie ten. No, stoją autobusy, mam nadzieję, że one będą jechały z powrotem. A zapytam, kiedy one jadą. Bo tutaj jest Oriente terminal. No, bo z powrotem będziemy jechać tym autobusem, bo na stopa nie ma co. O, tu grają, patrzcie, w piłkę. Piotrek się ucieszy. Jeden gość. O. No. A mówi, że nie ma tych boysów. Już nie ma. Dobra, idę się pytać. Tak wygląda ten Oriente tu. Kiedy jedzie? Żebyśmy potem nie zostali tutaj, no. Ja tam ale on jest ulubiony. No, dobra.